Siemaneczko, witam Was w tym dzisiejszym specjalnym odcinku. Na wstępie oczywiście bardzo bym chciała Wam podziękować za te 100 tysięcy. Już Wam dziękowałam tutaj na YouTubie i na Instagramie, ale jeszcze tutaj chciałabym Wam właśnie to przekazać, że bardzo, bardzo dziękuję. Serio, jest to dla mnie coś mega wyjątkowego, tak jakby kolejny etap. No i naprawdę mega się z tego cieszę. No i ogólnie no bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście, że oglądacie te moje filmy zwariowanej rodzinki i tak w ogóle, że robię z siebie tutaj totalnego bałwana, ale no dziękuję. Ale zebraliśmy się tutaj, aby... tak, zrobić coś na te moje 100 tysięcy. A konkretnie no ja muszę coś zrobić. Film postanowiłam podzielić na dwie części. Pierwsza to będzie... no, jakaś tam zmiana, a druga część to będzie oczywiście filmik scenkowy. No wiecie, żeby każdy tutaj po prostu znalazł coś dla siebie. No. I zapewne się teraz zastanawiacie, co to za zmiana. Także powiem Wam tak. Teraz na moim kanale będzie troszeczkę bardziej kolorowo. Czyli... pewnie zastanawiacie się, co to jest. Ja też nie wiem. Tak serio, to wydaje mi się, że to są tonery. Chyba. Pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda. Kolor już też ogarniacie, jaki będzie. Taki różowiutki, fajniutki, neonowy, bo zawsze, jak już to robiłam sobie płukanką i to w ogóle schodziło po trzech myciach, czy tam dwóch, i było bardziej takie pastelowy róż, no. A tutaj postanowiłam już walnąć konkretny różowy. Mam nadzieję, że taki wyjdzie, jak na zdjęciach był. Tak, żeby też tutaj nie przynudzać za bardzo, bo wiecie, nakładanie farby tonera to nie jest nic takiego ciekawego, nie? Także ja sobie to nałożę na łeb, przyjdę Wam pokazać i czy czuję się w tym git, czy wyszło, czy nie wyszło, no. Taki troszeczkę łysol teraz, no ale już ten toner nałożony, wydaje mi się, że dosyć równomiernie. Tutaj się troszeczkę wybrudziłam, ale to za chwilę sobie to zmyję. No i co, teraz już tylko czekam na efekt końcowy, myślę, że... powinno być ok. No i tak z tym 30 minut jakoś będę sobie siedzieć. Od dzisiaj mówcie mi łysy. Tu też jestem brudna. Dobra, i tak wyglądam już po zmyciu. Wydaje mi się, że chyba jest ok. Nawet myślę, że jest naprawdę ok. Także no teraz już idę wysuszyć te włosy i wracam już w ogóle tak całkowicie przemieniona. A mamy to! Jak widzicie, oto moje nowe woski. Powiem Wam, że totalnie nie spodziewałam się, że aż tak mocny ten kolor wyjdzie. Lekko, przynajmniej na żywo, są takie prześwity, ale to później jakoś się wyrówna, pewnie w międzyczasie. Nie mam pojęcia tylko, ile ten kolor będzie się trzymał, bo wiadomo, to jest toner i powinien się tam dłużej trzymać niż, wiecie, po płukance. No więc zobaczymy, ja powiem Wam, totalnie się jaram. Nie wiem, jakoś dobrze się czuję w tym kolorze. Wiadomo, ja po jakimś czasie oczywiście znowu wrócę do blondu, bo po prostu mi się ten kolor na przykład znudzi. Ale ile w tym konkretnie będę, nie mam pojęcia, póki co mi się naprawdę podoba. Także teraz będziecie mnie widywać właśnie taką różową kobitkę. No i właściwie to cała rodzinka moja zwariowana będzie różowa. Także teraz będziecie mieli okazję zobaczyć rodzinkę już w tym wydaniu, bo zapraszam Was do drugiej części, czyli do tego filmu scenkowego. Odkąd zobaczyłam Ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Oj, Zenuś, Zenuś, ale dzisiaj pięknie wyglądasz. Na, 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 na. Cześć, babcia! No, cześć, Wenusiu! Babciu, co się stało? No, jakbyś ducha zobaczyła. No to ja się chyba powinnam zapytać, co to za czerwony łeb? Oj, babciu, no nie czerwony, tylko różowy. Czerwony, różowy, sraki taki. Pytam się, co ty masz na głowie? No, z tego co wiem, to... włosy. Po drugie, no taka moda. Sroda, nie moda. Boże, Klaudia, może ty masz jakieś problemy? Może ty należysz do jakiejś sekty? Babciu, no nie zachowuj się jak jakiś stary moher. No mamy XXI wiek, no każdy tak chodzi. No kto tak chodzi? No nikt tak nie chodzi. Sąsiad tak chodzi? Nie, sąsiadka nie, ja tak.
czy nie? Babciu, to ja ten trend zapoczątkowałam tutaj w okolicy i każdy sobie teraz robi różowe włosy. Nawet twój kotek Pimpek poszedł za modą i też sobie zrobił różowe. Pimpka, to ty mi zostaw w spokoju. Pimpek, kici, kici, chodź. Patrz, babciu, jaki Pimpek jest teraz modny. No co ona cię zrobiła, no? Jak ty wyglądasz? O nie, od dziś już nie jesteś zwierzakiem babki Heni. Wypad! Biedny Pimpek. Teraz będzie musiał u sąsiada zamieszkać. Ciekawe, ile ta wredna świnia będzie za czynsz chciała. No dobra, babciu, ja muszę iść do sklepu. Chcesz coś? Tak, poproszę litry czystej. Na mnie samą to wystarczy, bo babka tu na trzeźwo to nie da rady. Okej, okay. To pa. Co za czasy, ludzie sobie robią jakieś szatańskie kolory na łbie. Jeszcze brakuje, żeby mój Zenuś zrobił sobie różowy łeb. To już byłby ostateczny koniec. Chodź, Kacperek, pochwalimy się babci naszymi nowymi włosami. No dobra. Ty, ty, na cześć, babciu. Hejka, babciu, jak wyglądamy? Nie, no następnie, no jak wy wyglądacie? No jak to jak? Wystrzałowo. Jak dwa głupki, a trzeci w sklepie. Jak wy teraz pójdziecie do szkoły w takich włosach? Normalnie, bo nasza wychowawczyni też zrobiła sobie różowe. Że co? Boże, to może jakaś epidemia. W takim razie siomi stąd, szczury, bo mnie jeszcze czymś zarazicie. Chodź, Julka, nie będziemy z tą wieśniaczką rozmawiać. Ja ci dam wieśniaczkę, a masz! Ha, i nie trafiłaś. Nie masz różowych włosów, to nie masz cela. Pa, babciu. Pa! Ty, 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 ty. Oj, ciężki to będzie wirus do zwalczenia. Babciu, już jestem. Proszę. No daj, daj szybciutko. Ojejku. Dobra. Jest. No, to zdrówko. Jak lepiej? Oj, lepiej, lepiej. To może się razem napijemy. Dziecko, litr na dwóch. To babka nic nie poczuje. No to ty swój kompocik procentowy, a ja się wodę napiję. No to tak może być. Siadaj. No. Pół godziny później. O, babciu, to ty już chyba tak troszeczkę gotowa, nie? No, taka już jestem troszeczkę weselsza. No i taki był plan. No to, babciu, może mi teraz pozwolisz sobie zrobić, wiesz, coś z twoją fryzurką? No, na trzeźwo to bym się nie zgodziła, a teraz? Tylko proszę mnie robić takich szatańskich kolorów. Nie ma sprawy, ale no wiesz, tak odpłatnie. A babka ma tam jeszcze jakieś zaskórniaki, za robotę się należy. O, to, kurczę, mieni mi się w oczach, to może ty polejesz teraz już. Jest! I będzie na nową płytę. Słyszałaś, Julka? Mam super pomysł na pranka. Ale jakiego pranka? Jasne? To chodź. Ty, 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 na cześć, Klaudia. Czy możemy ci pomóc? No ostatnio nam robiłaś włosy, to już coś tam wiemy. No dobra, w sumie możecie mi tutaj podawać. Aha, jak coś to babci różowych nie robimy, tylko jakiś fajny taki jasny kolorek. Oczywiście. Ojejku, bardzo mi się zachciało teraz sikać. Chodź, Julka, podtrzymasz mi. Drzwi. Okej. Dobra, Julka, teraz podmienimy szybko farby. Tutaj do tej jasnej. O. Dodamy różowej. No. Ra, 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 ra. No i super. No to babcia będzie miała niespodziankę. Wii,
różowych. My już jesteśmy. No to super, bo akurat będę babci już tutaj nakładać farbę, więc podaj mi. Dobra. Proszę. O, dzięki. Dobra, babcie, już tutaj zaczynam. No i super. Babcie, będziesz wyglądać czadowo. Dobra, i ostatnie, gotowe. Także, babciu, teraz sobie już możesz w tym tutaj chwilę posiedzieć. No dobra, dobra, aby szybko, bo już się nie mogę doczekać. Akurat jutro mam randkę. No to widzisz, akurat super się złożyło. 40 minut później. O, no babciu, minęło właśnie 40 minut, także czas ściągać. No to szybko. No, no i... A, ja pier... Ale pięknie wyglądasz, naprawdę, ten kolor jest cudowny i... Jezu, pomyliłam farby, no nie. Wiesz co, to ja idę już sobie wziąć te pieniądze z portfela, dobra? No dobra, idź sobie weź, ale daj mi jakieś lusterko, ja muszę się zobaczyć. O Boże, to jest jedyne lusterko w tym domu. Ja idę, pa! No pa, pa! No, nie no, ja muszę się zobaczyć. O, w telefonie. Dobra. Klaudia, co ty mi zrobiłaś? No nie! Boże, czerwony łeb, jak mnie Bogdan i Gosia zobaczą, to ja nie wiem. Powiedział, że babka już zgubiła do końca. Już jesteśmy. No to teraz będę miała. No cześć, babka. No cześć! Co wy macie na głowie? A to samo pytanie do babka, do ciebie lepiej. No ja sobie zrobiłam, bo... żeby być bardziej młodzieżowa. My też. No i super! O Boże, coś Zenek dodał na Instagrama. No nie. On sobie też zrobił różowe włosy. No nie.